mamy po prostu śmieci, tak? Te śmieci zostały zasypane, te śmieci już, nie wiem, ci młodsi nie pamiętają, ale starsi pamiętają jeszcze, jak ptaki nad, latały nad tą górą. Pani się... Ja przepraszam, chciałam wrócić do sprawy ekologicznej. To znaczy, pojawia się olbrzymi kolejny problem z wymianą albo zamianą pieców gazowniczych. Chodzi o kotły gazownicze, prawda? A może by się zastanowić nad, nie wiem, stworzeniem grupy, która się zastanowi, czy na przykład nie byłoby w jakiś efektywny sposób wykorzystanie ciepłowni, żeby zabezpieczyć w ciepło wszystkie te domy, które korzystają z kopciuchów i z pieców gazowniczych. Ale ma pani całkowitą rację. Jako gmina w tym raporcie tutaj Wianuszka dookoła Warszawskiego jesteśmy jednym z liderów w postaci wymiany pieców. Dofinansowanie z gminy jest i w momencie takim, tylko to też trzeba zrozumieć jedną podstawową sprawę, że my jako miasto nie mamy na przykład spółki, która się zajmuje ciepłownictwem, tak? Nie mamy tak zwanego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I robiąc na przykład remont ulicy Stalowej, miejskie kamienice, do której mieliśmy prawo własności, zostały do tej sieci podłączone. Nie podłączymy kamienic do sieci, nawet należących do miasta. O prywatnych już tutaj mowy nie może być, bo to każdy właściciel decyduje. W sytuacji takiej, kiedy tej sieci ciepłowniczej po prostu w ulicy nie ma. Nie, ale można się zastanowić nad stworzeniem projektów, bo przecież współpracuje pan w wielu innych dziedzinach z innymi jednostkami państwowymi, prawda? Tak, szanowna, to też można w jakiś sposób tak, to rozwiązać. Tak, szanowna pani, tylko że nie ma możliwości, żeby zmusić spółkę do tego, żeby wykonywała na przykład, przyłącza albo kładła sieć ciepłowniczą, jeżeli tej woli z tej drugiej strony po prostu nie ma. Mamy ulicę w Pruszkowie i to nie tylko na Żbikowie, ale także w Śródmieściu, gdzie, tak samo gdzieś tam mieszkają moi rodzice, którzy w ulicy nie ma sieci ciepłowniczej i po prostu w tej sieci tam najprawdopodobniej nie powstanie. Ilu mieszkańców, spotykam się, szanowni państwo, prowadząc inwestycje, ma problemy z uzyskaniem przyłącza na przykład gazowego w tej chwili? Ponieważ gazownia nie prowadzi obecnie przetargów na nowe inwestycje. No tak, ale problem jest też ten, że za chwilę ogrzewanie gazowe będzie w ogóle passé, prawda? No właśnie, co w tym? Nie. A zimę fotowoltaika co ci da? Pompa ciepła. Ale pompa chodziła, muszą być panele. Wiesz, tak. A tutaj 20 lat temu rok mają się.